Witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zrobimy sobie porównanie dwóch smartfonów. Będzie to HTC Desire X i Samsung Galaxy Ace 2. Zapraszam do oglądania. Dziś przedstawimy, tak jak powiedziałem na samym początku, dwa smartfony. Będzie to takie dosyć nietypowe porównanie. Rozłożę te porównanie na dwa odcinki. W tym pierwszym odcinku porównamy sobie te smartfony odnośnie właśnie obudowy, działania systemu, aplikacji, multimediów. No a w drugim odcinku to będzie taki typowy odcinek, jak ja prowadzę, czyli testy wydajnościowe w benchmarkach na stronach internetowych. Więc tak to będzie wyglądało. Więc może zacznijmy od tych dwóch smartfonów. Wybrałem je, ponieważ no, są raz, że zbliżone wyglądem, czyli tutaj ekran HTC Desire X ma 4 cale ekran, Ace 2 ma 3,8. W bardzo fajnych technologiach te ekrany wykonane. Samsung Galaxy Ace 2 w technologii PLS o rozdzielczości 480x800. Jeżeli chodzi o Desire X, mamy tutaj ekran Super LCD 2, również o takiej samej rozdzielczości 480x800. Czyli tak to wygląda. Możecie teraz porównać dokładnie, jak te dwa ekrany wyglądają. Nie wiem, czy to na kamerze będzie tak dobrze wyglądać. Jednak trzeba przyznać, że to są naprawdę bardzo przyzwoite, przede wszystkim żywe kolory, ładne barwy, ładny kontrast. Tym ekranem nie można nic zarzucić, więc tutaj może na sam wstęp orzeknijmy remis, jeżeli chodzi o ekrany. Obydwa ekrany są naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o obudowę, no tutaj bardzo ładnie wygląda obudowa HTC, tym bardziej, że w kolorze czarnym. Cały tył jest tutaj bardzo ładnie tak nagumiony, odporny na ryski, do tego bardzo fajny designerski aparat, można powiedzieć, z takim tutaj wstawką, chyba aluminiową ona tutaj jest, obwódką, aparat 5 megapikseli z autofokusem, z diodą doświetlającą. Sama bryła telefonu jest też bardzo fajnie tutaj zrobiona, ekran no niejako zachodzi wręcz na kraniec tej obudowy. Do tego tutaj ta czerń, bardzo przyzwoicie to wygląda. Myślę, że może się wielu osobom to podobać. Jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy Ace 2, no tutaj tradycyjnie od Samsunga plastikowa obudowa, chropowata na samym tyle, czyli też raczej będzie odporna na zarysowania. Też oczywiście aparat 5 megapikseli z diodą doświetlającą LED. Na samym tutaj szczycie, na samych brzegach znajdziemy plastikową ramkę w kolorze srebrnym, no dodaje jakiegoś tam uroku, chociaż jak widzimy tutaj w HTC Desire X nie ma tutaj żadnych wstawek, powiedzmy, aluminiowych, czy tam powiedzmy srebrnych, czy innego koloru. Obudowa jest jednolita, też prezentuje się bardzo elegancko. Wydaje mi się, że bardziej niż jednak Samsung Galaxy Ace 2, czyli dla tych osób, którzy cenią sobie wygląd, no tutaj zdecydowany plus dla HTC. No i tutaj na razie przypisuję małą jedyneczkę, jeżeli chodzi właśnie o ten telefon, czyli jeżeli chodzi o design, jak najbardziej tutaj króluje HTC. Dalej. Nakładka systemowa i sam system. No tutaj w Desire X mamy Androida 4.0, czyli już tą taką, można powiedzieć, najbardziej popularną wersję tego Androida z nakładką oczywiście HTC Sense, dokładnie w wersji czwartej. Zaraz tutaj porównamy w ustawieniach. Dokładnie. Wersji 4.1. No i wejdźmy sobie w Galaxy Ace 2. Dokładnie tak to wygląda. Tutaj niestety w Samsungu Galaxy Ace 2 no mamy jeszcze bardzo starą wersję tego Androida 2.3.6. Co prawda został zapowiedziony Jelly Bean na ten telefon, niestety to się odwleka i odwleka. Tak samo jak na Samsunga Galaxy S Advance, no ma być najnowsza wersja tego oprogramowania. Na razie niestety tego tutaj nie mamy, szkoda. Tutaj ponownie powiem Wam szczerze, i nakładka systemowa
Które jest naprawdę bardzo czytelna, jeżeli chodzi o Desire X i naprawdę ładna przede wszystkim. Oczywiście Samsungowa też nie jest brzydka. No sami możecie tutaj zobaczyć, jak te ikonki wyglądają, jak wygląda ta szata graficzna. W HTC Desire X mamy troszeczkę więcej tych opcji, jeżeli chodzi o menu start. Tutaj mamy menu, sklep play, wyszukaj. Możemy sobie też podzielić na różne podkategorie. No w Ace 2 tego nie mamy niejako. Jeżeli chodzi o aplikacje, no wszystkie dostępne aplikacje, które są na Androida, są tutaj dostępne. W Ace 2 mamy tutaj Polaris Office, w Desire X jak najbardziej też, latarkę, notatki głosowe. Tutaj wszystko mamy no niejako. Nie będziemy się bardzo rozwodzić nad tym Androidem. Każdy mniej więcej, który miał Androida, będzie wiedział, o co w tym chodzi. Co dalej? Co dalej? No może przejdźmy do multimediów. Może przejdźmy do multimediów. Aparaty po 5 megapikseli. Z autofokusami. Niestety tutaj, jeżeli chodzi o Desire X, telefon ten niestety nie nagrywa filmów w rozdzielczości HD. Oczywiście efekty w Desire X. Teraz zobaczmy Ace 2. Ładnie. Zobaczmy, jak wygląda ta galeria. Dlatego myślę, że te kolory są bardziej takie żywe, bardziej odpowiadające rzeczywistości. Tak by to wyglądało. Ładnie. Myślę, że oba aparaty robią dobre zdjęcia, chociaż tutaj no przede wszystkim, że Ace 2 kręci filmy w HD, tutaj przypisuję plusik Ace'owi 2. Ace'owi 2, no a poprzedni test, tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o Androida, no to też przypisuje Desire'owi X jeden punkcik, więc tutaj wydaje mi się, że HTC na razie jeszcze prowadzi. No jeżeli chodzi o specyfikacje, no mamy tutaj w Desire X dwurdzeniowy procesor w Snapdragon Qualcomm SM8225 o taktowaniu 1 GHz. A w Ace 2 mamy tutaj też dwurdzeniowy procesor Novator U8500 2x800 MHz, mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o procesor graficzny. Tutaj mamy Adreno 203, a w Ace 2 mamy Mali 400MP. To wszystko dowiecie się w kolejnym filmie o tych telefonikach. Zobaczymy właśnie, jak wypadną testy benchmarkowe, no i zobaczymy, który układ po prostu będzie wydajniejszy. Na korzyść Ace 2 przypada jeszcze kamerka przednia. Co prawda ona tylko tutaj nagrywa w rozdzielczości VGA, no ale jest. W Desire X tego niestety nie mamy. 768 MB RAM w tych dwóch telefonach, więc też całkiem podobnie. Myślę, że te testy wypadną dość przyzwoicie. No i to by było wstępnie na tyle. Myślę, że troszeczkę rozjaśniłem, a może i nie, jeżeli chodzi o wybór smartfona. Bardzo ładne te telefony, nie są drogie, do 1000 zł już spokojnie znajdziemy ten i ten model. Wydajnością nie grzeszą, multimediami również, jeżeli chodzi o właśnie aparat. Jeżeli chodzi o gry, no to Wam jeszcze pokażę w następnym filmie, jak to wszystko wygląda. No i to by było w sumie na tyle. Zapraszam do mojego drugiego odcinku, gdzie przeprowadzimy sobie testy wydajnościowe tych dwóch smartfonów. Zapraszam na stronę wideotesty.pl. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!